Witam serdecznie. Witam ponownie w grze Far Cry 3. Tak sukcesywnie wrzucamy odcinki, żeby pomału dążyć do zakończenia, chociaż ja myślę, że jesteśmy troszeczkę za połową gry, a jeszcze do końca daleko. No ale my jesteśmy na drugiej wyspie i próbuję po prostu ustalić, jak tu się poruszać, gdzie co jest i jak to wszystko zrobić. Z jedną strony moglibyśmy pójść za wątkiem fabularnym, i sukcesywnie też wtedy byśmy coś odkrywali, ale ja myślę, że jak sobie wcześniej zrobimy takie szybkie przejścia, będzie końcówka nam szybciej pójdzie. Więc jak widzicie, tą wyspę na północy mamy prawie że odkrytą. Potrzeba nam tutaj ten masz radiowy uruchomić, no i przejść na dół i tutaj też trzy maszty. I myślę, że to będzie nasz główny cel na razie tego odcinka i może kolejnego. Abyśmy mieli odkrytą mapę, nie wszystkie musimy zrobić posterunki. Zostawimy je sobie, żeby po prostu jako przerywniki między akcją fabularną sobie później zostawić, ale będzie nam się lepiej poruszać, jak będziemy wiedzieli, co w trawie piszczy, czyli co nas czeka. Czyli co, zaznaczamy sobie ten maścik i że do niego mamy dotrzeć i będziemy się na niego kierować. Tu jest też druga sprawa, że ten... zobaczę sobie, przypomnę, gdzie co mamy, pod czym... Dobra. Druga sprawa, że tutaj też mamy dosyć duże odległości między wszystkimi punktami i druga rzecz, że to są góry, czyli nie wszędzie się da wejść i nie ze wszystkiego da się zejść. No ale spróbujemy. Tu kawałek będziemy mieli przejście, ale to jak widać jest bardzo daleko. Chyba trzeba będzie zaryzykować jazdę samochodem. Myślę, że... Dobra, kawałek jeszcze podejdziemy. Nie będę się cofał. Gdzieś znajdziemy samochód, to nie jest problem. Myślę, że teraz nie będzie problemem znalezienie samochodu. Ale... Motor by nam się bardziej przydał, powiem szczerze. Ostatnio lubię motorem jeździć. Nie wiem, czy to jest pokłosie go z reką. Że tak trochę nam lepiej poszło parę rzeczy. Dobra. Bieganie na skróty też nie ma, ma swoje plusy, ale ma też swoje minusy, bo możemy się natknąć na coś, czego byśmy nie chcieli się natknąć. Na przykład tutaj mamy jakąś ekipę i to jest chyba... No, nie wiem, czy to są nasi, ale to są nasi. Mamy też samochód, którym byśmy mogli pojechać. Z jednej strony to dobrze, ale z drugiej strony może będziemy sobie tak przejdziemy i zobaczymy, co my tu podkrywamy, bo to też jest i odkrycie pewnych terenów. Tu mamy jakąś budowlę starożytną. W takich miejscach też coś się zawsze dzieje. To są nasi. Tutaj będziemy jakąś akcję prowadzili. Coś sobie z tym przypominam. To nie są nasi? Dobra, wycofajmy się, bo to są, jak widać, troszeczkę ponad moje siły. No ale tacy byli, kurde, że to się wydawało, że to są nasi. No nie wiem dlaczego. W każdym razie to na pewno będzie mieć akcja. Sobie przypominam, że to będzie akcja, także... Potem tu wrócimy. Teraz wycofajmy się na z góry upaczone pozycje, jak to mówili kiedyś fachowcy. Z tej dziedziny. Idźmy zrealizować to, co mieliśmy założone, czyli idźmy odkryć ten maszt. No i to jednak po takiej długiej przerwie nie jest łatwo we wszystko wejść. Dobra, tutaj może być wejście w jakiejś jaskinie, bo wiem, że takie fajne tutaj lokacje są, ale dobra, my sobie to podarujemy. Grę, tak jak powiedziałem, nie robi na 100%. To już osoby, które będą chciały, gra ma swoje lata. Ja ją ogrywam, nie wiem, trzeci, czwarty raz, gdzie... Kiedyś robiłem tak, żeby zrobić wszystko, co do... Dlaczego nimi się świeci, że oni są tacy mocni?
Przeszukać trzeba. Są troszeczkę inni, jak zauważyliście, niż na pierwszej wyspie i stąd jest ta trudność w ocenie z daleka. Zlewają mi się i przypominają tubylców. Co raczej nie powinno być. Okej, tu był gdzieś po drodze jakiś obóz. To ten obóz nas na razie nie interesuje. Ominiemy go sobie jakimś łukiem. O, i to jest chyba to. A tam jest ten masz radiowy. Kawał drogi bokiem trzeba przejść. No ale dobra, przemkniemy się. Nie chcę robić tego obozu teraz, bo się mogę uwikłać w jakąś ten... Chcę sobie po prostu odkryć teren. I to będzie dla mnie satysfakcjonujące. Jak się wraca po tak długiej przerwie do gry... To nie ma co się dziwić, że tutaj nie mam... Ja tu przejdę w ogóle. Czy ja sobie tak zdałem sprawę, czy ja się tutaj nie wpieprzyłem gdzieś w drogę bez wyjścia. I to coraz bardziej tak jestem do tego przekonany. Co to jest? To nie jest. Nie, no dwa alarmy są, czyli... Dobra. Ale są na poziomie takim, że tylko się wyświetla, że są zabójczy. Nie, zwyczajny to niby ma być. Aha. A to szarżujący. Aha, to może po prostu wziąłem to, że w niektórych grach, na przykład serii Assassin's Creed, taka oznaka to jest coś, że jest to przeciwnik, który cię przewyższa wielokrotnie. A tu może być całkiem coś innego. No dobra. To znaczy się, będziemy musieli to zrobić. Tam nie mamy nikogo. Może by jakbyśmy poszli... ale dobrze byłoby powyłączać to. Okej. Reakcja będzie współmierna do tego. Musimy taśmę zmienić. To jest dwóch mocarnych.
Trzech już teraz, ładna. Chodźcie tu bliżej. No chciałbym to... To przenieśmy się na fotel kierowcy. Jedźmy trochę. Jeszcze. Jeszcze? Dobra, spadajmy stąd. Trochę się zrobiło gorąco. Zbyt gorąco. Ale chyba dzięki temu, żeśmy trochę... Jeszcze jakiś przeżył? Jeszcze jeden jedzie. Kurwa, co ja go nie ma... Przepraszam za wrażenie, ale zaczyna mnie to... No... Troszeczkę zaczęło mnie to zdenerwować, bo powiem szczerze, że ileż można... Władować w niego, ładować i... Aj... Poniosło mnie troszeczkę, staram się... Nie knąć, ale tutaj to nie dało się tego zrobić. Jakaś taka rzecz nam wyskoczyła. Kto tu jest poszukiwany? Nie, z nożami nie będziemy na razie na snajper wchodzić. Jak widać, są takie rzeczy do zrobienia. Okej, my tutaj idziemy tylko po to, żeby uzupełnić swoje zapasy. I idziemy dalej. To było całkowicie nie przewidziana akcja. Dobra, to wszystko. Więcej nic tu nie chcemy. Gdybyśmy więcej tak łazili, czego nie chcę robić, bo po prostu na grze, do gry to nie pasuje za bardzo. Znaczy do takiej pokazywania gry. Nie.
Tak widać, tutaj są po prostu rzeczy, które można po prostu sobie eksplorować i w tym momencie byśmy mieli więcej pieniążków. A jak więcej pieniążków, to skutkuje tym, żebyśmy mogli sobie więcej rzeczy ciekawych kupić, na przykład map, które by odkrywały nam, co tutaj się i gdzie mieści. Całkowicie w pobliżu już jesteśmy. I dzięki temu sobie muszę popatrzeć, że mi jakieś zwierzątko miłe nie zaatakowało. I dzięki temu jesteśmy prawie już. Nasi. Muszę aż patrzeć, bo wierzyć się nie chcę, czy nasi, czy nie nasi. Oj. Spokojnie, idziemy tu, idziemy. Okej, zmienię sobie na ten. No i... Niektóre są niestety zagadeczki dosyć ciekawe. No i jak ja mam przejść, gdzie? Ha. Zapewne tu. Stamtąd. Tam po belce, tak jest. No chyba tutaj. Chyba jednak. O. Moment. Tu żeśmy przyszli po kamizelkę. I... Co nam to dało? Nic. Gdzie jest dalsze przejście? Moment, bo zaraz spadniemy. Tam nic nam nie da, jak pójdziemy. No i... Mamy wielokropek. Ale wydaje się, że chyba tu. Coś nie tak to poszło, chociaż w dobrym kierunku to wszystko było. Nie no, spadłem. Oj Boże. Wszystko było dobrze, tylko nie zeskoczyłem pod drabinę. Ten karabin mi trochę przeszkadza, ten jest lepszy. Jeszcze raz wszystko trzeba to samo zrobić. Jest proste, ale tylko niby. Brak jest takiego wyczucia. Myślałem, że znowu się nie uda, ale dobre, jest dobrze. Czyli mamy to, co żeśmy założyli na początku. Północną stronę wyspy całkowicie odkrytą.
plus jeden obóz, który nie był w ogóle w planach, ale no, zrobił się sam. Przez przypadek. O, tu mamy jakieś... Kopalnia chyba to była. Dobra. Coś żeśmy dostali, tylko nie wiem co. Oj, tam jest jakiś ośrodek dosyć duży. To będziemy gdzieś tam walczyć potem, jak już będziemy robić misję fabularną. Tutaj dosyć ona ma inny przebieg i taki bardziej widowiskowy. No, też przy okazji trudniejszy. No ale taka jest kolej rzeczy. Im dalej w las, tym więcej drzew, jak to się mówi. Dobrze, ale mamy tak... No dzięki temu mamy też to, że mamy przejście od razu. Okej, czyli chodzi mi o tutaj... Czyli co, najlepszym rozwiązaniem byłoby się przenieść teraz tutaj, w tym kierunku, żeby to odkryć i wtedy byśmy mieli takie przepołowione i obydwie rzeczy do zrobienia. No i wtedy możemy sobie pójść tutaj i robić tą akcję sobowtór, czyli bieżący cel, który jest tutaj i pomalutku, kiedy będzie potrzeba, przenosić się gdzieś indziej. Dobra, to taki będzie plan. Jeszcze pójdziemy sobie na to miejsce, na ten marsz radiowy. A później będziemy tam robić inne rzeczy. Przy okazji może... O, to jest tam. No i maszt widać, ale trzeba to ominąć. Którędy będzie lepiej? Czy tu jest rzeka? No to jest rzeka. Czy to się da przepłynąć? Na drugą stronę musimy się dostać, jak widać, na pewno. Okej. To z tej strony startujemy, nie z tamtej. Będzie ciekawiej. Czerwona czapka od razu mi się kojarzy z tymi przeciwnikami, bo oni z czerwonymi czapeczkami. Nie, tu nie chcę nic. Jakieś autko by nam się przydało, tylko tutaj nam dają autko do tego, żebyśmy sobie... Co żeśmy z góry widzieli. Dobra, w tamtym kierunku. Nie do końca to jest tak, jak nie mamy odkrytego terenu, żeby widzieć ukształtowanie terenu. I tak trochę może wprowadzać nas w błąd. Ta wstęga to może była droga, a nie woda. Ale tylko może. To są niby nasi. Teoretycznie moglibyśmy od nich wziąć samochód sobie. Ale to tak teoretycznie. Spróbujmy się dostać do tamtego miejsca, tak jakoś, bez zwracania uwagi. Dobrze mówiłem, że jednak jest jakaś rzeczka. Ale to są chyba cały czas nasi wszyscy. No nie do końca, bo tutaj jakaś zadyma zaczyna się dziać. Dobra, zgasimy gościa. To. Jest blokada, jak widać. Dobra, poczekajmy, niech oni podjadą bliżej. Będziemy mogli pomóc. Zgaszony. Zgaszony. Aj, za wysoko.
to nasz. Okej, okay, możemy teraz sobie przejść. Pozbierajmy jednak trochę rzeczy, bo ostatnio żeśmy dosyć dużo stracili. I jesteśmy bez kasiory. Tylko to może nam dla nas się skończyć tym, że będą co chwilę przyjeżdżać, a my będziemy co chwilę zbierać. I znowu będziemy bez kasy. Trzeba będzie uzupełnić. Tam to jest? Zobaczmy tą mapę, bo ja już się zaczynam coś mylić. Gdzie my jesteśmy? A, bo mamy dwa punkty, jeden krótszy, bliżej, a drugi dalej. Ha, i to nęci, i to nęci. No tu jest bliżej raz, bo masz radiowy. A jak go damy tutaj, to jest ten tu przed nami. A tamten gdzieś tam z tyłu. Dobra. Nie to. Gdzie tu był ten? Ale most. Trzeba przejechać ten? Chyba wychodzi na to, że tak. Posiłki? Do czego posiłki tylko? Chodzi o to, że czego mamy dosyć dużą siłę ognia w samochodzie. Dziwne, ale nikogo nie ma. Puste. Dobra, idziemy tam, co jest dla nas najważniejsze, czyli odkryjmy teren. I znowu zagadka, jak wejść. Zrazu mnie chciało przerzucić tutaj dalej, jak gdyby. Musimy tak zrobić. Dobra, weźmy to, co mamy do wzięcia.
No, jak ja mam tam do tego doskoczyć? Aż się podniosłem na fotelu, czy się uda? No, teoretycznie... Coraz większe schody tu są. Tak jak mówiłem, to nie tylko... Tam trzeba dojść. O. Nie wiem, czy tędy, czy tędy. Chyba już koniec, nagimnastykowaliśmy się. No ale ładnie poszło, słuchajcie, w ciągu pół godziny dwa maszty. No, klasa. Ja myślałem, że się nam uda z jeden do drugiego gdzieś dojść, bo to teren nieodkryty, walki będzie troszeczkę. No to całkiem szybko żeśmy zrobili. Także za chwilę chyba wyspę będziemy mieć w większości odkrytą. No bo zapuścimy się na tą trzecią. Po drodze, jak będziemy coś musieli powalczyć. O, jakiś zamknięty teren. Coś musi być, powinno być przynajmniej, coś jest. Dobra, teraz tak. Popatrzmy, jakbyśmy tutaj się chcieli gdzieś przemieścić. No, proszę bardzo, jak nam się ładnie to wszystko podkrywało. No, maszty nie są miejscami do przeniesienia się, ale... Ale jest przynajmniej odkryty teren w większości i będziemy mogli sobie zrobić ten. Ja myślę, że tak, pójdziemy tutaj i byłoby dobrze zrobić tutaj tą lub tą łowiska, to może być z daleko. To nazwa, nie wiem, nic mi nie wskazuje. Dobra, zaznaczmy sobie ten maścik radiowy tam, gdzie on jest, jeżeli się rozejrzymy w tym kierunku, czyli możemy zjechać tutaj na dół, no i mamy z powrotem swój samochód, którymśmy przyjechali. I trzeba by było wrócić tam, skąd żeśmy dojechali. No, nie tak źle, nie jest z nami tak źle. Patrzę, jak tam dojechać. A tu, że zjechać, to tu żeśmy wjechali, czyli żeśmy tu wjechali, to i tu zjedziemy, tylko czy tam jakaś dróżka nie prowadzi? Nie, tu jest tylko przejście na tak, że nie ma przejazdu. Czyli jedyny most chyba to w tej okolicy był ten, co my żeśmy go przejechali. Taki... Nie widać tutaj, żeby coś było, ale chyba mapa nam też nie pokaże, bo nie mamy odkrytego terenu. Tak jest, ale jest rzeka. No nie, jest most. Most, ale od tyłu byśmy wjeżdżali. Jest most, a tu musimy bardzo daleko się cofnąć i jest sterownia mostu. To jednak jedziemy tutaj. Odbijamy w lewo. A i chciałem stanowisko strzelca i go załatwić, niestety nie udało się. Nie udało się, tędy nie tędy droga.
No dzisiaj coś giniemy dosyć dużo. O, jeszcze jesteśmy na samym tym. O, niedobrze. Znaczy się... Ale mamy lotnię. Co my możemy, gdzie my możemy stąd sobie polecieć? Zaraz sobie zobaczymy, czy lotnia nam da jakieś plusy, jakbyśmy chcieli z niej wystartować. Ha, w tym kierunku. W tym kierunku to nam nic nie potrzeba. To jest jakiś duży kompleks. Tam nie dolecimy, ale spróbujemy cokolwiek zrobić. Oparty jestem, ale to może dać jakiś pozytywny efekt. Przede wszystkim przekraczamy na pewno drogi wodne. Mamy je za sobą. No, trochę tu jest zabudowań, które nam się wynurzają. Ale miejmy nadzieję, że gdzieś między nimi się przemkniemy. Coraz bardziej idziemy w kierunku odpowiednim. Nie jest źle, ale tu mamy przed sobą jakąś dużą... Patrzę, żeby gdzieś wylądować. No przecież prawie żeśmy dolecieli do samego tego, popatrzcie się. Nigdzie nie będziemy zeskakiwać. Idziemy... Opa! Dobra, nie ma czasu. No was, panowie. Muszę, kurde, jeszcze zrobić uzupełnienie leków, bo widzę, że może być z tym problem. Trzeba byłoby gdzieś sobie podejść. O, jest pilnowane, więc tutaj musimy sobie, tak jak powiedziałem, podejdziemy sobie i zrobimy sobie leki. Dobra. Gdzie to było, to robienie? Umiejętności, wykonywanie przedmiotów. Mikstury lecznicze. Wykonaj. Dobra, mamy wszystkie. Więc nie potrzebujemy. Chodzi nam tylko o to, żebyśmy mieli tyle, ile potrzeba. Dobra, jak będzie potrzeba, to zrobimy więcej. Idziemy pod maszt, tylko mamy trochę pod słońce. Trzeba będzie teraz sobie zobaczyć, kto tam jest i co tam się dzieje. Dwóch, trzech. Trzech. Trochę tak nie do pary chodzą. No ale dobra, przyjmijmy, że tak to jest. No to było strzelniane za szybko.
Teraz było dobrze. Wyrabiamy się. No, chcę ten odcineczek nagrać. Chwila przerwy, zrobię sobie jakąś herbatkę i mam dzisiaj umówioną grę w najnowszego Call of Duty w multi albo w kooperacji. Jeszcze nie wiem, zobaczymy ilu nas będzie i jak będziemy grać. Ale przynajmniej dwóch nas jest już umówionych. A z tego co wiem, może ktoś jeszcze. Dobra. Jakąś jedną to trzeba samochodem będzie podjechać. Bo inaczej się nie wejdzie na górę. I co, po tych dziwnych schodach, czy tutaj skaczemy? Nie, to raczej chyba nie, tu musimy skoczyć. Jakąś ammo, to się nam przyda. Ale co dalej? Aha, tu musimy przejść. Nie zawsze to wszystko działa, to jest tak ustawione, że na słowo honoru nie, tutaj nic nie zrobimy. Ale patent. Bunt, coś tutaj jest. Tu nie ma przejścia. Co byśmy nie robili, tu nie przejdziemy na pewno. Coś jest źle poszło. Tam było do góry przejście. Ale stamtąd ja nie doskoczę. Ha. Momencik, momencik. Coś jest nie tak. Ale stąd to my na pewno nie... Nie mamy gdzie się dostać. To możemy sobie zapomnieć. To musimy wrócić. No, mamy się dostać na tamto, ale... W jaki sposób? No nie no, niby tędy musimy coś wykombinować, ale... Dobra, co my możemy tu wykombinować? Jest, udało się. Trafiłem. No i dobra, mamy zrobione. Cztery maszty. Ostatni jakiś odcinek nazwałem trzy maszty. Teraz ten to będzie mógł się nazywać cztery maszty, bo już piątego sobie odpuścimy. Nie będziemy chyba lecieli. Tylko byłoby dobrze mimo wszystko zrobić jeszcze jakąś, tak na początku, akcję z tym, żeby wyzwolić jakiś posteruneczek, żebyśmy mieli miejsce przenoszenia się. Takie rozrzucone po tej wyspie, potem sukcesywnie będziemy sobie to zawężać. Dobra. Gdzie mamy najbliżej jakiś taki? Mostu nie chcę. Niech to będzie to. W tamtym kierunku to jest. O,
i nawet zresztą widać z góry. Może być ciekawie. Dlaczego nie mogę zjechać? Nie chcę się zabić, bo znowu będzie coś nie tak. No widzicie, podchodzę. Pod każdą, jak podchodzę, nie ma napisu, czyli trzeba skoczyć. Jakiś mały błądzik według mnie, bo powinno być z daleka było widać. Dobra, idziemy tutaj. Idziemy górą. Z góry lepiej widać, jak to mówią. A też się ma, możemy gdzieś wycofać. Już teraz trochę tak... Dawno temu grałem i mniej więcej coś sobie przypominam, ale nie mogę powiedzieć, czy na pewno. Wiem, że tutaj coś będzie tam przy tym dużym budynku, ale... Ale co, jak, na co... To nie jestem pewien. Dobra. Podejdźmy sobie tutaj bliżej i z tej odległości zobaczmy, co my tu mamy do zrobienia. Jeden maszt widzimy, drugi jest gdzieś tutaj, ale go nie widzimy. Czyli są dwa maszty, są trzy maszty. Wszystkie trzy, dwa są w zasięgu, trzeci jest niestety nie. I to najbardziej. Chociaż czy tu czasami nie ma? I snajper. Się chyba wtedy, kiedyś ostatnio grałem, co pamiętam, to chyba z tym się ganiałem dużym. A dlaczego tego nam nie posiada? Dziwne to jest, że niektórych nam oznacza, niektórych nie. Tak, i ten pilnuje tego i nie mogę tutaj wtąż, czyli tak. Nie wiem, czy tam nie siedzi jeszcze jeden właśnie. Dobra, musimy się posiłkować niestety, ale karabinem. Strzelec, tak jest. Teraz nam mało pokazuje wszystko. No nie jest tutaj tak łatwo, jakby się wydawało. Gdzie jest ta pieprzona skrzynka tutaj do wyciągnięcia? Czyli co? Żeby posiłków nie wezwali, ta. Zaczniemy od tyłu. Dobra. Próbujmy. Mam jest dwóch koło siebie i jak strzelę, to od razu będzie wiadomo, że jest afera. Nie ma takiej możliwości, żebym pościągał wszystkich. Czy gdzieś mogę się przemieścić, żebym zobaczył jeszcze jedno to i próbował chociaż... Potrzebuję tylko zdjąć ten, jeszcze tylko ten. Jeszcze raz. Jest, chyba wszystkie ściągnąłem, dobra. Posiłki nie zostaną wezwane. Ah.
nakładak! Maj! Tylko nie mogę trafić. Co mi się przełączyło? Nie mam z czego strzelać, ale patent. Wszystko. Dobra, idziemy. Do zwarcia. I to było podsumowanie tego wszystkiego w pięknym stylu, bez alarmu, ale nie dało się w nocy, jak może bym robił, to byłoby lepiej. No i fajnie, i to zrobiliśmy cały plan tak jak potrzeba, to mi się właśnie podoba, tak zrobione, no nie chwaląc się, delikatnie powiem, że to było dobre. Wejdźmy do środka. Akurat sobie przejrzymy, co jest, sprzedamy, co jest i tutaj zakończymy. Tu mamy wziąć ten laptop, paczka kokainy, wszystko tutaj, co jest. Dobra, co możemy sprzedać? Najpierw sprzedamy, zobaczymy, co możemy sprzedać, co jest nam niepotrzebne. Więcej tracimy, nie zyskujemy, no ale coś żeśmy trochę zyskali. 300 parę, dobra, nie jest tak źle. A z amunicją jak wyglądamy? 160, jeszcze lepiej. No i dobra. Nic tu lepszego nie mamy. To co my mamy, tę snajperkę, to mamy najlepszą. Chociaż jest jakaś tutaj Z. Ale to sobie muszę usiąść, zobaczyć spokojnie. Może jest trochę lepsza. Bo jest tutaj... No, celność, obrażenia, szybkoszczelność tylko w użyciu mamy tą, co ma zasięg dosyć duży, szybkoszczelność. Tutaj wszystkie parametry, które oprócz szybkoszczelności są troszeczkę słabsze. A co można dodatkowy osprzęt, aż 3 rzeczy. Oj, to chyba sobie to kup... Nie, nie musimy kupować, my to mamy. Tylko trzeba dostosować, by było. Okej, słuchajcie, ja sobie nad tym posiedzę. Ale my się tutaj w tym miejscu pożegnamy. Dziękuję bardzo. Dlaczego mi to wyskakują jakieś rzeczy? Nie, 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 nie chcę wyjść z tego wszystkiego. O, nie wiem dlaczego mi się to wszystko powłączało. My sobie tutaj wyjdźmy na zewnątrz. Godzinka czasu minęła. Myślę, że bardzo sympatycznie i mile, żeśmy tutaj wszystko, co było tylko możliwe. O, bierzemy z... Wszystko pozałatwiali, co tylko było można pozałatwiać. Mapa nasza wygląda w tym momencie. Popatrzcie się, jak prawie cała była zakryta, prawie cała odkryta. I mamy fajnie, bo mamy miejsce przeniesienia. Jeszcze tutaj odkryć posterunek, i znaczy maszt i jeden posterunek i będziemy mogli szybko przemieszczać się po całej mapie. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne odsłony. Far Cry będzie teraz nagrywany systematycznie, wejdzie w miejsce koda, ale tylko do 5 czy do 6 listopada.
Potem wejdzie nowa gierka w to miejsce. Nie wiem jeszcze, czy czasami nieprzemiennie, co drugi dzień będziemy raz wrzucać Far Cry'a, raz nasz Western najnowszy. No zobaczymy, jak to będzie szło. Po południu cały czas będzie Ghost Recon, bo to mi się bardzo podoba i tam zapowiada się na dosyć długą grę. Jeszcze raz dziękuję bardzo, kłaniam się.